Siemanko! A co ty kurwa jest? Ale coś będzie dzisiaj? Coś szarpniesz czy coś? Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy? Ale mam koreczki jadą, nie? Koniecznie. Prosto wyprostowane kolano. Jedziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie się ustawiamy? Panowie, wy już jesteście przygotowani do meczu? Tak jest. Biedna mało teraz tu, już wiesz sam. Ostatnio zawsze dobra. Dobra, ci panowie buty i... Dobry. Łańcuszek, pan numer 23. Dobrze. No i co pan myśli, że jaki wynik będzie dzisiaj, bo... O, wygramy 2-0. Ciśniemy ich trochę, nie? No, oczywiście, no. Tylko trzeba wykorzystać. 2-0 powinno być jak nic. Co najmniej. Co najmniej. No, liczmy na to. Będzie dobrze. Pan, cieszymy się tym zwycięstwem, bo naprawdę tyle, co żeśmy pracy włożyli w ten mecz. Nie wiem jak wy, ja jestem chyba wykończony, a grałem na boku obrony, naprawdę. I bardzo się cieszę z tego zwycięstwa.
bo wiem, jakie ono jest ważne. Będziesz na kulisach. Pamiętam, że emocje upadły. Jak tam po meczu? Znaczy, emocje były bardzo duże do końca. No niestety nie udało nam się zrobić chociaż jednego punktu. No, Busco w dzisiejszym meczu było drużyną zdecydowanie, może zdecydowanie nie, ale była lepszą drużyną. Wygrała zasłużenie, choć mogliśmy się pokusić o jakiś remis. Dwa razy dogoniliśmy wynik, przegrywaliśmy 1-0, później wyszło 1-1. 2-1, dogoniliśmy na 2-2, no niestety błąd w defensywie i no i przegrywamy mecz i duża też zasługa naszego bramkarza, który w dzisiejszym meczu no dwoił się i troił i myślę, że dzięki jego postawie skończyło się na takim wyniku jak był, 3-2. Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Panie trenerze, pierwsze zwycięstwo w roli gospodarza, jakie emocje? No bardzo, bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. Ponieważ te pierwsze tak nie do końca nam wychodziły. Widzieliśmy, jaką determinacją dążyliśmy do tego zwycięstwa. Jestem bardzo zadowolony z drużyny i serdecznie im gratuluję tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo.